Ktoś ty mi kurwa zrobił. Zrzuciłeś mi karierę. Co masz Marko, wiesz? Ej, patrz, mam jeden film, A ja zgadę dobrze. Ty, każdy mnie pyta w wywiadzie, czy Adrian Kolak, czy Ferrari. Robert. Jest 60. Adrian Kolak! I co, dalej jesteś ty Ferrari? Ja pobrałem, ciężka ta kamera. Ja mam gościa, który mi to operatora. Mam gościa, który mi to trzyma, nie? Ale się mam... nie masz uciek. W tym momencie gościa, który bo mi uciekł, stary. Teraz nagrywam z self-voga. Więc dobra, słuchaj, jako... Nie, ja się to trzymam, to będziesz miał murzynę, odtrzymam na kamery. 91frames.com. Ja się Manko, witam wszystkich bardzo serdecznie. Lecimy właśnie na drugą konferencję FMA 13. No, dopiero dojechaliśmy, jestem troszkę niewyspany. Siema. Siema. Dobra, wchodzimy już na halę, gdzie będzie odbywać się właśnie konferencja. Druga konferencja FMA 13. I na sam początek chciałem bardzo serdecznie podziękować polskiej firmie Welding Team za wsparcie w przygotowaniach do walki. Naprawdę jestem bardzo wdzięczny i cieszę się, że mogę promować właśnie taką polską markę, która podbija europejski rynek. Dobra, nie ma co przeciągać, chodźmy na halę. Dziękuję. Dzień dobry. Dzień dobry. Halo. Coś ty mi kurwa zrobił. Zniszczyłeś mi karierę. Sam sobie zniszczyłeś. Ty mi kurwa zniszczyłeś. Sam sobie zniszczyłeś. Ty mi kurwa zniszczyłeś. Sam sobie zniszczyłeś. Zniszczyłeś mi kurwa wizerunek. Nie, nie masz takich refleksji, że sam? Poniekąd, wiesz to, szczerze? No. Chciałem ci powiedzieć to przed kamerami, ale poniekąd tak, jest to moja wina, bo gdybym po prostu powiedział, przyznał się, wiesz, uprawiałem kurwa seks. No tak, nic złego. Nic złego, totalnie. Ale ja mordo nie miałem też ani tych filmów nie miałem. To jest po pierwsze, nie wiedziałem jak się. Wiesz, ty byś chciał. To pokaż mi. Wiesz to, zacząłbyś drążyć do tego. Ja też nawet nie chciałem, żebyś ty kurwa widział, to jest, żeby ktokolwiek miał to. Czajesz o to chodzi. Bo ja po prostu wiedziałem, że mogę sobie na to pozwolić, bo nie zrobiłem nic złego, nie zrobiłem nikomu krzywdy. Wiesz o co chodzi? Ale szczerze ci powiem, poniekąd cieszę się, że mam to kurwa za sobą. Przysięgam ci, to na mnie tak stary się działo, mi to non stop na bani. A co jeśli wiesz, co jeśli ktoś. Co naprawdę, siedziało mi to non stop na bani, ja non stop o tym myślałem i to wałkowałem. Teraz przynajmniej mam kurwa luz i spokój, bo wiem, że kurwa no chuj zrobiłem. A może jeszcze mam jakieś? Nie, na pewno już nic nie masz kurwa. Dobra, koszty tego nagrywania, idziemy stąd. Dobra, odnośnie walki. Wiemy, że to jest no limit, będzie się tam działo nie wiadomo co, ale są dwa rozstrzygnięcia, bo może się tak stać. Albo musisz wybrać jedną rzecz. Walka jest w kiepskim stylu, no nie wygląda super, ale ostatecznie wygrywasz lub no daje ci najlepszą walkę w serii Freak Fightów, czegoś takiego nie było i z pewnością nie będzie, ale jest remis na końcu. Co wybierasz? Wow! Zajebiste pytanie! Shit! Patrz! Mam kurwa walkę za 3 tygodnie. Ej, patrz! Ej, patrz! Mam jeden film! To nie ten mordo! Ty, każdy mnie pyta w wywiadzie, czy Adrian Kolak, czy Ferrari. Wymyśliłem. W jednym mówię, że Ferrari, a w drugim mówię, że Adrian Kolak. Tłumaczysz się już teraz. Dobre. Nie, no, wiesz o tym, tylko że... mnie, tak jestem, nikt się o mnie nie zapyta. Wszyscy pytają, czy Adrian Kolak, czy Ferrari. A co teraz powiesz na to, że mój przeciwnik zdurał sobie kontuzję, żeby nie walczył? Ma kontuzję? Zdurał sobie kontuzję. Ale... A. Ale to on będzie o tym gadać dzisiaj, czy nie? Jezu, to znowu będzie się wyzywać, ja pierdolę! Dobra. Nikomu nie zjadł. No. Ja pytam się twoje zdanie. Co o tym myślisz? Że mój przeciwnik od czwartku twierdzi, że ma kontuzję, nie chce walczyć, robi wszystko, żeby nie doszło do walki. No ale ma jakiś papier na to? Tak, czy... na którym okazało się, że nie ma złamania. Czyli... ale co? Powiedział, że ma złamany palec, okazało się, że nie ma. Może go bolał, po prostu obił i trochę przesadzał, tak, wiesz. Tak, ale nie chce walczyć. On nie chce. No ale będzie. Ale będzie. Walczy o to, żeby nie było. No ale przecież nie może. No dlatego, że widzisz, no zaraz będzie o tym rozmowa na całej konferencji. O kurwa. Ale mój dzisiaj będzie. Okej. 24 lata? Wróciłeś? No wiem, a co masz walką, wiesz? No kurwa, stary, właśnie staram się, żeby była. Ale co, to kontuzja jakaś? Wymyślona, podobno urojona kontuzja. Myślę, że przez całą konferencję nic nie powiesz. Co myślisz? Nie,
Cześć, Sylwek. I są na to papiery. Witam wszystkich. Brał udział w nieciekawej aferze. Bezczelnie kłamie. Jest stypiarzem. Odpowie za to, co zrobił. W systemie. Ty musisz to wziąć od niego później. W formule K1. Na komisariacie. W małych rękawicach. Na zlecenie pojazdu. W ogóle miałem tego nie mówić, jeden, ale czekaj. Sylwester Wardęga. Według Sylwestra Wardęgi jest 60. Co jest góra zajebiste? On skoczył. Nie boisz się? Nie, nie boję się. Będzie walka? No raczej, znaczy wiesz, to nie ode mnie zależy, nie? Ty, słyszałem, że mówiłeś, że masz jedną stójkę ode mnie. No mam. To może, jak cię Ferrari obsra, to jest bardzo możliwe, to może się trafić. No może, wysprawić. Wjadę bez przygotowań. Dobra, zajmij się, tylko że kurwa, żeby to tak nie było, że ty potem będziesz się tłumaczył, to ja byłem bez przygotowań. Ale za to w drugą stronę chujowo dla mnie, jak przepierdolę, że przegrałem z chłopem bez przygotowań, nie to w stójce. Tak naprawdę tutaj i tutaj jest to trochę na pozycji finansowej. Ale ty za to mógłbyś dużo wygrać. Ty, musimy się tak dogadać, słuchaj. Że nieważne, czy przegram, czy wygram, to, że jest dla mnie, stary. No, stary, załatwiam ci walkę. Zarobisz cash. Stary, zarobisz cash. Miałem do wyboru jeszcze dwóch innych zawodników, potem ci powiem jakich po konferencji, bo wtedy będzie wszystko wiesz. Powiem ci, jakich mi zaproponowałem, powiedziałem, że tylko ty. Więc stary, daję ci robotę, daję ci zastrzyk kasy, możliwość i tak dalej. Rozwoju. Więc myślę, że to jest dobry układ. Ja przedzieliłem tak naprawdę, zobacz, bo zrobiłem całą robotę, nie? Tak naprawdę. I zobacz, ty daję ci robotę. Ty nie masz prawka. A ja zgadę to, że... Ja oddam ci go, nie ma chuja. Dobra, to chuj, wybierzemy tę inną osobę jednak. Dobra, to... Dobra, załatwione. Ty, co to jest? Czy to jest jakaś adekwatne do mnie? Czy to jest jakieś adekwatne do mnie ten rekwizyt? Robert, słuchaj. Adrian, ja nawet kliku powiedziałem, że ty wygrasz, więc możesz sobie... Ja właśnie chciałem powiedzieć. Ja nawet kliku... A ja co powiedziałem, że kto wygra? Nie mówiłeś jeszcze. Nie powiedziałem. A widzisz, ja nie powiedziałem nic. Ale jesteś zwieprzonym w teamie, pamiętaj. Jestem zwieprzonym w teamie. O, stary, powiem ci szczerze, że... Zobacz... To właśnie to on przyniósł, stary. Właśnie to zabrałem. Czy to jest jakiś rekwizyt adekwatny do mnie? No może tak, może nie, no nie, musicie zobaczyć na konferencji. Czyli ty też byłeś na budowie. Sylwester Wardęga. I są na to papiery, bezczelnie kłamie, bo jest potencyjną dziwą. Dokładnie tak, Robert Pasut. Ale się złożyło, Sylwek to on klikał. Nie ma miejsca dla nas. Pozajmowali sobie. Muszę powstać, to tutaj już odziemy. Ale ładny chłopak. Podobał ci się? Nie. Poczekaj, za 5 minut spytam ponownie. Widzę, że wierzysz w ręce magię? Dziewczyn. No pewnie, że tak. Wierzę, że makijażem można stworzyć urodę, a nie tylko ją podkreślić. Teraz waha droga. 8 zł prawie. Nie, to już 7,30 teraz. O. Ty i tak nie płacisz i nie tankujesz. Co ty gadasz? Niedługo Dodge'a będę tankował. Dodge'a? Może na pyrkę będzie walił hejter tych hejterów swoich. Hop. I co dalej jesteś ty Ferrari? Kurwa stary, jeszcze... To jest zbyt trudne pytanie. Co? Już teraz nie jesteś ty Ferrari? Nie no, ogólnie Ferrari jest w moim teamie. Co by nie było. Mam nadzieję, że... Że się nie obsra. Że wygra lepsze. Nie, no powiedz co. Chciałbym, powiedz żeby to zawalczył. Czyli masz nadzieję, że co? Dokąd to? Mam nadzieję, że Ferrari... Że dojdziecie do porozumienia, jeżeli chodzi o zasady i mam nadzieję, że to on się ugnie, bo to on ma kontuzję i to on zaniedbał nogę. Tak. Tutaj, ale tutaj akurat... Tak idę na ugodę, no zgadzam tak, się. Tak, 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 tak. Stary, tyle się uciekamy. Jak ci się podobała pierwsza część konferencji? Spoko, ona mi się podobała. Fajnie. A tobie? Zajebiście! Zajebiście!
Zajebiście. Nie, dzieje się, serio. Siadaj tutaj, Kaniu. Ja właśnie nie wiem, gdzie muszę usiąść. Gdzie możemy usiąść? Przepraszam, pan tutaj pracuje? Nie mam miejsca dla tego pana. Przepraszam, panowie ochroniarze. My możemy gdzieś tutaj sobie usiąść, gdzieś z przodu? Gdzie możemy usiąść? Tak żebyście mieli mnie na oku, bo ja się trochę boję. No właśnie... Trochę się cyka. Ja się trochę cykam generalnie, dlatego... Pomiędzy nas. Mogę? A na kolankach tobie? Na kolankach. No weź. Możesz mieć. Tak? Możesz, ale... Siadaj. Jesteśmy bezpieczni. Czujesz się bezpieczny? Czuję się teraz bezpieczny. Znikł się na kolankach. Patrzcie to jeszcze, patrzcie to buteleczka. Już tak, banku życie zaraz wymara, nie? Dobra, podchodzimy teraz do przypadkowych randomów. Kto wygra? Na pewno nie ty. Dobra, to idziemy. Idziemy dalej. A tak serio, jak dojdzie do walki, to jak obstawiasz? No jak dojdzie, to myślę, że raczej Polak. Na pewno raczej? Znaczy nie, no nie na pewno, no to nie wiadomo, no ale myślę, że większa szansa, że Polak. Jakby z kimś innym walczył Polak. No to przegra. Z kimś innym to wiadomo, że przegra. Kurde, powiedz mi, czy to były mięśnie? Jak się czujesz? Czy ty zrzuciłeś, może ustawiłeś wtedy, coś ty zrobiłeś? Powiem ci, że jesteśmy przykładem, jak sobie radzić sobie w tym internecie po prostu. Co zrobiłem? Ale sam jestem bardziej od ciebie już teraz. Trenowałem ci, powiem szczerze, że jestem trochę wypierdolony. Nie radzisz sobie? Mało widać. Jedzenie to było mięśnie. Czy będziesz wyjaśniał swoich hejterów? Ja jak sobie wizualizuję coś pięknego, teraz sobie wizualizuję, nie wiem, kawałek pizzy, burgera. Ja naprawdę jestem głodny. Ja patrzę na was i widzę... To był taki łańcuch poszedł. A nie myślisz, że ja czuję frytki? Ja w dosiadzie na tobie siedzę. Lecą bomby. Nie uchodzę, nie uchodzę. Sędzia wytrzyma. Sędzia podbiega i mówi koniec, koniec. A ty tak, o Jezu, fajne. Były dymy, nie? A że ty na mnie. No nie da się go. Proszę zdjąć z siebie jeden strój. Nie, mi odkryłem po prostu całą aferę, posłuchaj, a ty teraz próbujesz zamieść wszystko pod dywan, tak jak na filmiku. Posłuchaj mnie. I taka prawda jest, człowieku, unikasz prawdy. Ta kamizelka jest twoja, nie jest twoja. Czuję, że jest twoja, to ty byłeś na tej budowie. Filmik z afery budowlanej na kanale Abstrahuję. Jakie chuje? Nara! Potrzebujesz tego jeszcze? Wiesz, kurwa. Tutaj? Dobra, jesteśmy z Ponczusiem i dzisiaj znienawidzone przez wszystkich zawodników pytanie standardowe. Jak forma? Jak przed walką? Jak przed walką. Mam bardzo dobry nastrój, ale wydaje mi się, że przed tamtą też miałem, no fajnie. Wchodzę i co będzie się działo, zobaczymy, będę reagował na bieżąco. Rok ćwiczyłem, więc myślę, że spory progresik będzie widać. Rok? Poczekaj, ostatni sparring robiliśmy w wakacje 2020 roku. My robiliśmy, jak ja zacząłem z Norbertem ćwiczyć. No to już było z półtorej roku temu. To półtora, tak, ale no powiedzmy do rudego pół roku ćwiczyłem. Półtorej roku, okej. I teraz rok, nie? I uważasz, że jest duży progres z twojej strony między poprzednią a tą walką? No, powoli zaczynam kumać, nie? Co się dzieje. Okej. Nie jestem, myślę, jeszcze jakiś średnio zaawansowany. Dopytałbym cię, ale to już raczej poza kamerą, kurczę, to woli spustujeczkę cię partner, ale nie chciałbym, żeby wiesz, odchodzić. No, żeby tutaj zarwać przeciwnikowi. To już niezależnie od tych moich umiejętności, to chyba po ale połowie. Znając Norberta, to wiem raczej, czym się kieruje twoja taktyka. A słuchaj mnie, powiedz mi tak, czy uważasz, że Dawid będzie trudniejszym przeciwnikiem niż Rudy? Tak szczerze. Nie wiem.
Nie wiesz. Nie wiem, jak wiesz, to się ja okaże. Jestem zawodnikiem. Wszystko zależy też od dnia. Ja jestem gościem, który walczył z Dawidem. Jesteśmy tej samej postury. Wagowo jesteśmy tak samo. I teraz zobacz. Jest pytanie takie, czy ty będziesz tak szczerze, między nami, czy oglądałeś naszą walkę i czy będziesz się czy inspirujesz się jakkolwiek moją taktyką, czy ruchami, czy cokolwiek? Tak, tak. Bardzo dobrze zawalczyłeś na to, co on ci dał, nie? Że on w ciebie wjeżdżał i bardzo dobrze go kontrowałeś. Wiem, że nie mam raczej stójki na twoim poziomie, bo ty też masz tą czutkę już. Ty chyba tak ogólnie lubisz bardziej stójkę, co, niż parter? Powiem ci szczerze, że jeszcze 5 miesięcy temu, 6 powiedziałbym, że tak. Ale odkąd zacząłem tak napierdzielać mostro BJJ w kimonach i dostałem, mam już nawet 2 belki. Podobno zasługuję na 4, ale to w maju. Powiem ci szczerze, że polubiłem ten parter, nawet takie coś nowego, tak? Nie, no tak, to, ale widać było, że wtedy, jak z Dawidem walczyłeś, to że czujesz to i zajebiście wchodziłeś z tymi kontrami. Mam nadzieję, że wiesz, no uda mi się, nie wiem, z połowy nawet z tego zrealizować, to też będę zadowolony. No bo tak naprawdę, słuchaj, no nie jesteśmy wysocy, mamy tylko 2 zdarzenia. Ja byłem nastawiony podczas walki z Dawidem, że on będzie raczej szedł do tyłu, będzie pasował, a ja będę szedł do przodu. Miałem taktykę tak zwanego Masvidala, czyli szarża z sierpami, tylko taktycznymi, nie wiatrakami. A tutaj wydaje mi się, że pewnie Dawid, no tak logicznie myśląc, to raczej nie powinien wjeżdżać. Nie powinien wjeżdżać, więc teraz bym się nastawiał, czyli znowu ta technika, którą ja wtedy miałem w zanadrzu, to myślę, że też może być użyteczna dla ciebie. Wiesz, nie rozmawiałem jeszcze tam szczegółowo z Dawidem, jak to wygląda, jednak przed cage'em tym moim nieudolnym rozmawiałem z nim, to mówił, że głowa do niego całkiem dobrze pracuje. Lepiej na pewno niż przed moją. No dobrze, była to jakaś jego tam minus taki ogromny w tej walce, który w ogóle zdecydował o wszystkim, nie? Mhm. Więc jak mu głowa zagra w tej walce, no to będę miał bardzo ciężko, nie? Ale no, już przyjmując tą walkę, wiedziałem, że będę miał przejebane i lecimy po prostu, no i zobaczymy, co będzie. Lubię twoje nastawienie, super. Jak tam nosek? Nos na szczęście zdrowy. Tak, krzywy. Nie będę robił nic na razie, nie? Żadnego prostowania, modelowania. Zrobię parę waleczek. I super, i świetnie. Kolesiu, no to co? Życzę powodzenia, dajcie zajebistą waleczkę. I jeszcze ostatnie pytanko na koniec. Jak obstawiasz naszą walkę? Moim Ferrerygu, ja wiem z oglądania was za każdym razem, wiem o tym, że zawsze obstawiacie na mnie. Tak. Wiem, że to poniekąd jest kwestia też sympatii. Ja to mega doceniam i szanuję, bo to wiesz, sympatia jest obustronna, ale nie kierując się sercem, a rozumem, jak to też się nie kierowaliśmy rozumem. Po prostu tym razem postawiliśmy na Ferrariego, wiedząc, że i tak myślimy, że jest pół na pół. Okej. Okay. Dla odmiany, nie? Okej. Powiedzieliśmy w filmie, teraz niedawno nagrywaliśmy, że może tymi szybkimi ciosami zaskoczyć, nie? To ci teraz coś zdradzę. Co zaraz wyjdzie na konferencji? No. Ferrari połamał palce nogi. Co? I chce uniknąć walki i robi wszystko, żeby tej walki nie było. Ale palec u nogi, no to można wyjebać i walczyć, nie? Nie chce. Robi wszystko, żeby do tej walki nie doszło. Nie chce no limit i tak dalej. Będziemy gdzieś się walczyć o to, żeby jednak do tej walki doszło. Od czwartku staramy się doprosić wręcz. Doprosić się, żeby ta walka była. Do dnia dzisiejszego nie wiadomo, czy w ogóle z nim zawalczę. Jest wiewiór, jest w kategorii, tak jakby na drugiej. Obyście tam, wiesz. Stary, ja jestem, wiesz, tak naprawdę prawie, że na wszystko się zgadzam, nie? Ale on jakieś stawia warunki chore. To się udało. Najgorzej to nie mieć walki, jak jesteś 100% nastawiony. To jest właśnie najgorsze, nie? I wiesz, stary, wiesz, wszyscy nawet Bogdan uważa, że no, wiesz, co będzie. Próbuję uniknąć tej walki, nie? Tylko on wie, jaka jest prawda, nie? Tylko on wie. No i dzisiaj Bardega dzisiaj na konferencji też będzie to wyciągnął. Dzisiaj wszyscy zobaczą. No to nie, będzie ciekawy znowu. Ja kurde, pierwsza konferencja była taka ciekawa, a teraz chyba jeszcze podwójnie rozjebiecie. Zobaczymy. No ja jestem tak, jestem dobrze nastawiony, pozytywnie. Szczególnie to, że wiem o tym, że ma jakieś obawy w stosunku do mojej walki, to mnie jeszcze bardziej naładowało. Znamy twoje atuty, że ty powinieneś kondycyjnie, no raczej przez regularność lepiej stać. Nie? To na pewno przede wszystkim. A znowu Ferrari jest taki, że jak mu siądzie po prostu jakiś cep, to siądzie. Mhm. No wiesz, no, w ciągu całej jego kariery w walce siadł tylko raz. Wiesz, teraz jestem już na to przygotowany, wiem, czego się powinien spodziewać. Poza tym, tak jak ci powiedziałem, ja jestem zdania, że knockout nie boli. Także kurde, nie ma się czego bać, trzeba po prostu iść na to dalej. Git, kurde, ja ci życzę powodzenia, nie? Wzajemnie, dajcie zajebistą waleczkę. No. No, wiesz, szczególnie mówię, jesteśmy tego samego wzrostu i tej samej wagi, także ta waleczka może fajnie, ciekawa. No ja tam liczę, fajnie jakby, kurde, tak wyszło jak z tobą, nie? No, ale
marzę o tym, żeby to przed czasem było, ale no wiesz, że to ciężko. Nie? Jest bardzo ciężko, na ileś tam ci, walk się jedna trafi. Nie nastawię się na noc, tylko na dobrą wygraną walkę i that's all. No to co, jeszcze raz powodzonka. Też ci życzę powodzenia. Dziękuję. Rozpierdol. Dobra, słuchajcie, znalazłem go w końcu. Jest trzeci uczestnik, którego chciałem zrekrutować właśnie do filmu z budowy. Także chciałem cię... Będę sławny? Jesteś pretendentem. Ale jak coś, to ja tylko nagrywam. Ale ty zgodziłeś się na to wszystko? Ja mogę podkładać audio. Ja mogę podkładać nie wiem, audio. Wiesz, ale nagrywający też będzie miał przyjemność. Ady, musisz iść. Także prosiłbym, budowa żeby... wzywa. I co ja mam z tym zrobić? Masz z tym chodzić i godnie reprezentować budowlany film. Budowa wiersza. Auuu! A ten tylko jej pije. Ja non stop codziennie tylko siedzę i myślę, czy ta walka będzie. Całe te kilka dni kurwa się do mnie kumulowało. Cieszę się, że w końcu odważyłeś, dobra, nie odważyłeś, przekonałeś się do tego, żeby ze mną walczyć, kurwa, ja się kumuj, zróbmy zajebiste show i tak jak powiedziałem, jak cię najebię teraz, to dam ci, najebię cię też drugi raz w rewodę. Nie ma co. No, jest ogólnie tylko, no co, najważniejsze zobaczymy jeszcze rewanż, bo ja nie zakładam w ogóle, że tą walkę przegram, żeby nikogo na mnie pierdoliło, ogólnie. I to nie jest tak, że nie chciałem, tylko no kurwa jest, ja ogólnie od kilku dni w chuj to źle przeżywałem. Nachlałem się w piątek, byłem mega smutny, no ale co, no dobra, jebać to, skoro mnie zmusiliście, to kurwa sami tego chcieliście. Wyjeżdża władca piekieł i rozjeżdża. No, tak jest. Skoro Wardęga jest tym Sherlockiem, to ty jesteś Watsonem? Tak, ja wszystko wiem. Wiem, co się dzieje na fejmie. I nikomu nie powiem. Ej, nie musisz się schylać. Jesteśmy naprawdę blisko, bo miał być jedna duża, druga mała. Już podpis powiedzieliśmy, okej, robimy to, działamy. Po czym... Pokaż tego suba, pokaż tego suba. Jest sub. Od dzisiaj, jak ktoś podbija po zdjęcie i chce być we vlogu, musi pokazać, że jest subik. Dzięki, byczku. Team Polak. Jedno co Mirek... Jestem już świeżo po rozmowie z Amadeuszem. Doszliśmy do konsensusu, napierdalamy się. Naprawdę nie mogę w to uwierzyć, bo przez ostatnie kilka dni tylko non stop żyłem tym. Żyłem w tej niewiedzy, że nie wiedziałem, czy odbędzie się ta walka, czy się nie odbędzie. Na ten moment mogę wam wszystkim oficjalnie powiedzieć, że się odbędzie i mega się jaram. Bardzo ładnie, bardzo ładnie. Dzisiaj konferencji. Poddymiona. Chujowa. Chujowa? To wypierdalaj. Przysnęłam. Ale nie, ale wydaje mi się, że kurwa
obrót spraw. Przed konferencją byłem jebany jak szmata, teraz podobno wszyscy mnie lubią już. Teraz wszyscy chcą cię... Długo to było takie dziwne, takie zwroty akcji, tyle plot twistów, strasznie długo. No nie, nie mogliśmy dojść do porozumienia, ale doszliśmy, cieszę się, że doszliśmy. To całe szczęście. Doszliśmy w końcu do porozumienia, walka się odbędzie. Ja powiem, ciężka ta kamera. Zresztą tak? mam gościa, który mi to trzyma, nie? Ale nie masz uciekł. W tym momencie gościa, który bo mi uciekł, stary, teraz nagrywam z self-vloga. Więc dobra, słuchaj, jako co... Nie, ja się to trzymam, to będziesz miał muzynę odtrzymania kamery. Wow, po tej wielkiej, burzliwej sinusoidzie konferencyjnej bardzo dziękuję wszystkim za obejrzenie tego materiału. Dużo się dzisiaj działo. Przepraszam, że już jestem totalnie bez entuzjazmu, bez emocji, ale jestem naprawdę zmęczony tymi wszystkimi wywiadami, rozmowami, powtarzaniu tego samego. Pozdrawiam Tomasz, fightsport.pl. Co tam dalej? Cieszę się, że do tej walki dojdzie. Bardzo zależało mi na niej i fajnie, że dopiąłem do tego, że będziecie mieli dobre widowisko. Na sam koniec dziękuję również moim sponsorom, Welding Team, za wsparcie. Będę o tym pamiętać. Między innymi ty przyczyniasz się do tego, że mogę napierdalać. Wow, co tu jeszcze na koniec powiedzieć? Nie wiem, mam nadzieję, że podobał wam się ten vlog. Nagraliśmy w ogóle coś ciekawego dzisiaj? Chyba nie wiem. Fajnie, co? Nie, coś tam jest. Kolejny chujowy vlog z naszej strony, a i tak powiemy, że był zajebisty. No, to cześć. Filmik. Filmik. Trzymajcie się. Profesjonalny. Dobra. 91frames.com